Due to extensive amount of Aham gore, following video was shot in black and white. Do not fiddle with your settings as it won't help. Instead, enjoy another remarkable video review by SCDTV. Tu się kręci, tak? No. To się nie robi lżejsze. Witamy w kolejnej recenzji SCDTV Review Division. Dzisiaj porozmawiamy o wsparciu. Widzę, Irku, że przyniosłeś dzisiaj świniaczkę. Jakiej produkcji? Tak, dzisiaj przyniosłem dla was świniaczka produkcji GNP. Jest to replika karabinka maszynowego FN Minimi Para. Zaczynamy od lufy. Stalowa czy aliniowa? Cholera go wie. Ale naprawdę masywna, świetna. Wiemy, że stalowy jest dwójnóg, który naprawdę sprawia wrażenie takiego, który wytrzyma wiele. A na pewno ciężar tej replika, który jest niemały, bo około ilu? Oś, z magazynkiem było prawie 9 kg. Jest. Dalej mamy tak, łoże, chwyt, żadnych luzów, tak zwany heat shield, nie wiem jak to po polsku nazwać, tarcza cieplna, rączka, bez problemów, jak widzicie, utrzymuje. Prędzej moja ręka puści, aniżeli ta replika, ta rączka, przepraszam. Potem mamy plastikowe pudło, magazynek na ile kulek? 3500. Na 3500 kulek. Magazynek jest zasilany oddzielną baterią 9V. Magazynek nie jest kontrolowany dźwiękiem, tylko jest manualnie podkręcany za pomocą takiego przycisku. Tube nazywany jest. Magazynek, taka replika ma oznaczenia. Razem z repliką dostajemy atrapę, przepraszam, naboi. Te zalecamy wymienić, bo troszeczkę są takie, no wiecie. Szyna jest mocno przykręcona do pokrywy zamkowej. Bardzo fajne przyrządy celownicze. Oraz charakterystyczna dla konstrukcji para kolba prętowa. Tak, replika posiada licencjonowane oznaczenia FN Herestal. Są to oznaczenia wersji Minimi, czyli nie amerykańskiego M249, tylko karabinka, z którego strzela pozostała część świata. No i tyle o wyglądzie. No, naprawdę jest nieźle. Dla porównania przynieśliśmy dla was replikę tego samego karabinka produkcji renomowanej firmy. Tejo. Możemy powiedzieć? Możemy. Tejo. Więc tak. Od razu czuć, że plastiki są zupełnie innej jakości. Wszystko chrzęści. Dwójnóg jakoś bardziej lata niż tamten. Być może tamten się wyrobi, ale no, nie sprawia wrażenia najlepszego. Rączka no, przynajmniej spełnia swoje zadanie, aczkolwiek chyba tej bym nie ufał za bardzo. Żadnych oznaczeń, widać spawy o wiele gorszej jakości, więc no, biorąc GNP, od razu widzimy, że mamy do czynienia z markową repliką. Repliki GNP korzystają w środku z gearboxa V2. Jest to rozwiązanie GNP, którego nie stosują inni producenci. W przypadku Peyota, który jest kopią CA, rozwiązanie jest trochę inne. Gearbox jest mega pancerny. Jest mega pancerny. Zatem tutaj jesteśmy praktycznie ograniczeni wytrzymałością tej skorupy, która nie ma najlepszej renomy, aczkolwiek no, ludzie potrafili wiele z niej wyciągnąć, jak to wymaga już odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Natomiast no, w tym przypadku no, mamy do czynienia z mocniejszą konstrukcją w środku. No, dokładnie, to nie zmienia faktu, że bardziej wierzyłbym temu gearboxowi niż V2, który nawet wzmocniony na bank nie wytrzyma tylu pestek, które mogłyby przylecieć przez ten gearbox. No tak. Co poza tym, tą różnicę widzimy od razu kupując nową broń, replikę. Tutaj w stoku dostajemy około 450 FPS-ów na kulkach 0,20. Tutaj... No, metrów tam było. Dobrze. 300 około... Hmm.
Kolejna kwestia to magazyn, jak już wcześniej wspominaliśmy, magazynek GNP posiada oddzielne źródło zasilania, czyli baterię 9V. Tak jak w starych pilotach. Poza tym uaktywnia się poprzez naciśnięcie tego przycisku. Tutaj rozwiązanie jest lepsze, to na pewno. Teoretycznie na samym początku jest lepsze, gdyż jest tak zwany sound control, czyli po prostu magazynek podkręca się automatycznie na... Słyszy dźwięk zębatek, tam ten cały hałasuje, wszystko które to nie podają kulek. No, które nie podają kulek. Dobre w teorii, w praktyce wiemy, mikrofon często się psuje. Że to jest... Nie wiem jak z CA, bo nie mam takiego kremu przy sobie, ale tutaj no... Czasami jest tak, że ten sound control no, więcej szkody robi niż pożytku. Tutaj jesteśmy przynajmniej pewni, że wszystko mamy pod własną kontrolą, czyli naszego kciuka. Czyli teoretycznie plus. Z drugiej strony do tego Peugeota bez problemu, jako to jest replika CA, możemy używać magazynków od zwykłej M4. No tak, tutaj jedna z kolejnych wad tego świniaczka. Tutaj tego nie zrobi. To gniazdo jest czysto kosmetyczne, kulki podawane są z tej strony poprzez specjalny podajnik w magazynku. Zatem zapomnijcie o magazynkach typu low cap, mid cap czy high capach, które będą nam wystawały. Na obronę GNP możemy powiedzieć, że zasilanie z magazynków pudełkowych w prawdziwym świecie jest rzadkością i z reguły nie jest to stosowane. Przy wersjach minimi opracowanych dla sił specjalnych w ogóle zrezygnowano z tej opcji. No ale to jest ASG i... No tutaj mamy swoje zasady i swoje prawa. No właśnie. No nic, no jeśli chodzi zatem o funkcjonalność taką podstawową, no tutaj bym system CA jedna rzecz, prawda? No dobra. Nie, czekaj. Co? Tutaj, w tym małym świniaczku chińskim, mam działający przycisk SAFE. Właśnie wycelowałeś w mojej rodzinnej kohones. Bardzo no dobrze. Tutaj... Tutaj niestety ten przycisk jest tylko atrapą, więc naszym our safety is our finger. Pamiętajcie o tym, kupując tą replikę. Replikę ładujemy przez ten otwór w magazynku. W komplecie dostajemy specjalny podajnik kulek, aby łatwiej nam się sypało kuleczki. Używamy kulek IC 20 gram. Teraz, skoro już jesteśmy przy otwartej pokrywie zamkowej, tutaj widać w całej okazałości gearbox V2, komora hop-up. No, nie jest to samo, co widzieliśmy w produkcji Peugeot. Tutaj mamy wroga, czyli jego dbaniak, który zostanie rozstrzelany z odległości 15 około metrów naszego mini. Teraz postrzelamy się do szyny. Komisyjnie sprawdzimy, czy polska szynka daje radę. Daje radę. Ostateczny test. Polska noga. Terminowana szynka oraz Argus z importu i po przejściach.
daje radę dalej. Czy warto? No więc tak, no, nieczęsto zdarza nam się trzymać w rękach replikę za... W promocji 2200, normalnie 3400, około 3000. Teraz tak, CA kosztuje ile? Takie? No. Powyżej 2, na pewno mniej niż 3. No, porównywalnie jest to porównywalnie. Toyoty? 1100? 1100 znacznie taniej. Co przemawia za dżin wykonanie? Wykonanie jest naprawdę w porównaniu z tym, co jest piękne. Po prostu aż chce się to trzymać, strzelać z tego, pieścić. No cokolwiek niezdrowego chce zrobić z repliką, to z tym chce się... Czy ona pozwoli nawet do wyrazu. Ale... V2. No. Chronowaliśmy. Wyszło nam, że jest to w stoku, no... 360. Dobra lufa, nawet zasięg może być. Myślę, że można to stuningować spokojnie do 450, czyli standardowej prędkości broni wsparcia, no, ale to są dodatkowe koszty. Tutaj mamy te 450 w stoku. Ale dalej, wolałbym mieć 450 w takim gearboxie niż w tym gearboxie. Tutaj miałbym za każdą dłuższą serią miałbym stracha, że zaraz coś mi strzeli. Było krótko i na dziadostwo. No, więc no, czy warto? No, myślę, że no, powiedzieliśmy wam, co należało powiedzieć. Musicie sami podjąć decyzję. Jeżeli miałbym się z kosztami nie liczyć, no to... To. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Jeśli ktoś ma kasę, to. Gdybym miał to, tuningowałbym sobie, wszystko byłoby cacy. Natomiast jeżeli no... Chcę wsparcia, nie mam aż takich środków. No spokojnie sobie poradzi z Peugeotem czy CA. No i tyle. Dobra. To jest najważniejsze, że zrobimy recenzję tego, nie arbuza. No.